Pan komendant przed przyjściem tutaj pytał się, czy będę długo mówił. Mówi, że mogę bardzo długo mówić. Dużo mówiłem 22 lipca na pożegnaniu na święcie policji. To powiem krótko. Czuję się wyróżniony, że mogłem pracować w policji. Spotkałem wielu wspaniałych ludzi. Czuję się wyróżniony, że mogłem pracować z takim komendantem wojewódzkim. Dziękuję wszystkim za to, że wspieraliście policję w tym pozytywnym słowa znaczeniu i dbaliście o nas. Dziękuję naczelnikom, naczelnikowi Wydziału Kryminalnego, panu Olszakowi. Dziękuję panu naczelnikowi Wydziału Prewencji, panu Lewandowskiemu. Dziękuję panu naczelnikowi Ruchu Drogowego, panu Borowskiemu. Dziękuję ich zastępcom, panu Płócienniczakowi, panu Kędziorze. Dziękuję kierownikom, panu Jakobczycowi i kierownikowi, panu Tomysowi, za to, że mogłem zawsze na was liczyć, że dobrze pracowaliście, że te wyniki, które mamy, są waszą zasługą. Powiem, że wielu ludzi zawsze pracuje na sukces, że firmuje sukces. Od spraw młodzieży bardzo dobrym człowiekiem i policjantem okazał się oficer prasowy naszej komendy. Od spraw inwestycji pracownik pan Heniu Przątka. On mówił, że jego pasją jest budowanie, moją pasją też jest budowanie i za to dziękuję. Powiem, że pracowałem w kilku miejscach, ale najlepsi pracownicy cywilni są w tej komendzie. Napisałem w opinii jednej pani niedawno, że gdyby wszyscy tak pracowali, to niestety, ale komenda czy policja musiałaby pozwalniać część pracowników, tych, którzy słabo pracują. U nas naprawdę bardzo dobrze pracowali. Panie komendancie, dziękuję za to, że mogłem służyć w mundurze. Chciałbym pogratulować mojemu koledze Robertowi i życzyć mu wielu sukcesów, dużo szczęścia i aby atmosfera pracy zawsze była bardzo dobra. Gratuluję panie Robercie. Dziękuję bardzo.